Witam ponownie. 27 sierpień, sobota. Zakoszowałem gołębie na kolejny lot. Powtórka ze zrywki. To będzie 200, około tam 40 km z Balereki. Wysyłam wszystkie. 19 sztuk. Miałem nie wysłać. Pogoda ma być... jest dosyć kapryśna. Jest bardzo... Są przechodzące fronty, które tu się gryzę, no ale ostatnio jak popatrzyłem na pogodę, w godzinach wypuszczenia powinno być ok, więc jednak wysyłam wszystkie. Samców niestety niewiele mi zostało. 6 sztuk. 3, 4, 5, 6, tak. 6 sztuk z 19, reszta samice. Także no zobaczymy, to będzie prawdopodobnie też taki troszeczkę lot dziwny ze względu właśnie na te wiatry, które mają się po drodze zmieniać 3 razy. Ma być i północny, i przechodzący północno-wschodni, przechodzący w zachodni i później w południowo-zachodni. Także 3 fronty mniej więcej będą miały po drodze. Dobrze, ja dzisiaj je wywiozę do klubu. Z klubu już nie będę nagrywał, tam nic się nie dzieje. I do zobaczenia jutro i mam nadzieję, że to będzie mój udany lot. 5 z rzędu, aczkolwiek 4 były dosyć dziwne. Gołębie cały czas przychodzą mi pojedynczo, jeszcze ani razu nie przyszło mi w grupie. A może tym razem będzie inaczej. Zobaczymy. Drogi oddechowe ogólnie myślę, wydaje, że opanowane. Hesanol, to jest środek, który pożyczyłem znowu od Michała, mi nie doszedł, mam nadzieję, że niebawem dojdzie, ale gołębie zakropiłem i już na drugi dzień widziałem znaczną poprawę, myślę, że na dzień dzisiejszy jest wszystko ok, także drogi oddechowe opanowane, kwestia teraz tego, jak przylecą. Pozdrawiam i do zobaczenia jutro w niedzielę na kolejnym 5 locie konkursowym z Balerykiej. 240 km około. Do zobaczenia. No i witam wszystkich fanów sportu gołębiarskiego. Co mamy dzisiaj? 28, niedziela, 13:43. Gołębie zostały wypuszczone o 11:30 z miejscowości Balerykiej. Ta sama miejscowość co w zeszłym tygodniu. Ostatecznie zrezygnowałem już z lotowania samców ze względu na to, że mam ich tylko już 7, tak więc poleciały same samice, 12 sztuk. Dosłownie w ostatniej chwili zmieniłem zdanie, miałem zakoszowane wszystkie 100%, no ale ze względów pogodowych przede wszystkim, bardzo zmienne warunki pogodowe, jakieś opady przelotne, zmienne wiatry, cuda po drodze mają się dziać, także samce już nie będą latać. Ogólnie już rezygnuję z latania samcami. Za mało ich zostało, jest tylko 7 na 12 samic. 12 zakoszowanych, 11:30 wypuszczone. No, jeżeli czas z zeszłego tygodnia się powtórzy, no to niestety u mnie było to 3 godziny 55 minut. Może w tym tygodniu będzie lepiej. Z taką nadzieją oczywiście oczekuję na gołąbki. Także pogoda poprawiła się naprawdę, jest teraz ładnie, jeszcze godzinę temu praktycznie nie było nieba widać, same ciemne chmury, nisko zawieszone plus mgła, nie zapowiadało się to dobrze, pogoda na szczęście się poprawiła, no i co, oczekujemy na gołąbki z dzieciaczkami. Zaraz sobie zapodam jakiś browarek. No i będę patrzył. Oczywiście tu jest. O, właśnie dostałem piłkę. Z tej strony to jest typowy wschód. Więc dobrze by było, jakby przyleciały z tej strony. Z południa. No ale zobaczymy, jak to będzie. Z reguły zawsze przychodzą stąd lub z północy, także. Może w tym tygodniu będzie inaczej. Po raz 5 będę oczekiwał na gołąbki z nadzieją. No i przede wszystkim mam nadzieję, że czas się poprawi.
bo ostatni czas to nie była żadna rewelacja. Dobrze, do rychłego zobaczenia, mam nadzieję. Oczekujemy na gołąbki. Miejscowość Balerikay, około 240 km. Do rychłego. Nagram coś, bo już od 15 minut chodzę od jednego końca podwórka do drugiego. Minęły, jest 14:48, czyli są już w powietrzu 3 godziny i te tam, no ile, 18 minut jakoś tak. W zeszłym tygodniu o tej porze już były, bo NBA pierwsze w klubie. No tutaj jak w niebo patrzę, nie ma nic. Pogoda się pogorsza. Chmury z zachodu, zachodni wiatr, chmury już tak jak widać. Dosyć ciemno się zrobiło, słońca już nie ma w ogóle. No ale póki nie pada, to jest dobrze. No. W każdym bądź razie gołąbków nie widać. A minęło już. Zaraz będzie 3 godziny 20 minut. Powinny 25 minut. Powinny gołębi już się pokazywać. Dobra, nie wiem, chyba tradycyjnie zapodam moją ulubioną melodię w oczekiwaniu na gołębie. Wróć do mnie. Pojawiły się pierwsze gołębie. 3,5 godziny. Chodź. Wciąż pamiętam. Chodź. A, ten jeden to nie jest mój, dobra. Chodź, mała, chodź. Cóż to przyleciał pierwszy? Chodź. Zdaje się, że to będzie akurat. Chodź, chociaż nie wiem. Odbił się. Zobaczymy. Dwa, sześć, sześć, 26. No proszę. 3,5 godziny, czyli o mniej więcej 20 minut szybciej niż w zeszłym tygodniu. Jeżeli pojawił się pierwszy, no to miałem nadzieję, że są dwa moje, ale ten jednak jeden zaraz się zerwał, poleciał dalej. Jest dobrze. Jest poprawa w czasie. Teraz kwestia tylko, kiedy będą następne. 15:02. Gołąbek przyleciał o godzinie 15:02, 10 sekund. No pięknie. Dobrze. Jeżeli jest jeden, to zaraz będą następne. Mam nadzieję, że do rychłego. Tu jest drugi gołąb. Chodź. Chodź, mała, chodź. Chodź. Chodź, malutka, chodź. Artura Gołąb, ten z najmłodszych. Chodź. No chodź. Nikt oprócz nas, jedynie ty i ja. Każdy dzień dłuższy. Bardzo ładnie. No ale czas niestety tylko tyle dla nas, aż nie jest za ciekawy. Plan mam bardzo prosty. Wywołałem kilka twoich klisz w ciemni samotności. 15:22. Nie brzmi ten czyli 3 godziny 52 minuty. Mało czasu, pewnie osyby. Spora różnica. 20 minut między pierwszym a drugim. Co fajne, to że to jest najmłodszy gołąbek. To jest trzeciego lęgu. Tak, trzeci lęk. No. Ona zaczynała pierwszy lot, jak miała jeszcze puch. Na tym, nie puch, tylko... No puch, dobrze. No. Meszek na główce, także... Gołąbek naprawdę bardzo ładnie się pokazuje. Nie wiem, skąd przyleciała. Ten pierwszy przyleciał ze wschodu już. Czyli już zachodni wiatr go przewiał. To nie wiem, skąd się pojawiła. No i co? Czekamy na resztę. Zaraz będzie 3:55, tak jak w zeszłym tygodniu pierwszy gołąb przyleciał. No tyle dobrze, że pierwszy gołąb się poprawił.
bardzo ładnie na te 20 minut, ale reszta tego gołębia. Billy. Chodź. O, i następny. Mój. Zmęczony. Chodź, Billy, chodź. Chodź. Nie poprawiaj, piórek, tylko wejdź. Chodź, Billy, chodź. A to strzałka, aha, czyli ta, co była... No, spóźniła się, 20 parę minut niestety. Chodź, Billy, chodź. Chodź, jadę. Dwa na raz przywykały praktycznie. Godzina? 15:27. Dwa gołąbki się odbiły. Czyli mamy cztery sztuki na ten moment. Jest następny. O, podoba mi się to. Chodź. Chodź, mały, chodź. Chodź, siadaj, chodź. No, pierwszy raz mi gołębie trzy przyleciały w ciągu minuty. Rewelacja. Mamy szóstego gołębia. W końcu gwiazda się pokazała. No chodź. Chodź. Zjawiła się gwiazda w końcu. Kurde, tyle czasu. No jedź, siadaj, jedź. 16:22. Czyli 20, godzina 20 za pierwszym gołębiem. No nie popisałaś. Oj, się przewracam, biedna. No dostała w dupę, dostała. No jedź, malutka, jedź. Chociaż nie zabłyszczałaś. Absolutnie, strzałka na dole. No chyba co idzie, no. Kaczuszka. Szósty gołąb. 16:23. Odbity. No powtórka z zeszłego tygodnia praktycznie. Wszystko teraz już będzie schodziło się pojedynczo. Już widać niebo ciemne. Przyszła ze wschodu. Także jeszcze tyle dobrego, że nie w północy. No cóż, 6 gołąbków, jeszcze 6 jest w niebie. Tak, nie ma reszty. No na zachodzie się przejaśnia, czyli może teraz troszeczkę jaśniej będzie się robiło. Zobaczmy, jak to w błędniku wygląda. Ta czerwona teraz przeleciała. Dziób czerwony, no to zdaje się, że ta deszcz chyba był. No na to wychodzi, że deszczu. No jest zjarana, jest. O, czerwony cały dziób, kurczę. Ona tak pobita jest, czy? Czy po prostu to deszczu jest? No nie wygląda za fajnie. Krzydełka na dole. Pij, mała, pij. Zostaw ją w spokoju, ty, wbuchaju, ty. Cały czerwony dziób, teraz ją złapię, zobaczę, co to jest, czy to jest od pobicia, czy może w deszczu leciała. Dobrze, czekamy na resztę. Asów, a bardziej asic. Same asice. Wygrywam tego gołąbka, przyleciał następny, zaraz zajdzie pewnie. Chodź. Dawaj, gdzie ty jesteś? Nie cieszę się? Odbić się odbił. On jest tutaj. I co to przyleciało? Wanda Nabele. Joeli. No jedź. Jedź, mały, do środka, jedź. 29. Czyli mamy 8 gołębi. 7, przepraszam. 7 gołębi. No to już na czas nie będziemy patrzeć. Absolutnie. Co to leci? Nie, dzikus. Na czas już nie ma co patrzeć. Kwestia tylko, żeby się schodziło. Nic. Fajnie by było nagrać, kurczę, tak gołębie lecące od razu, ale... No u mnie to się nie udaje. Tu jakiś gołąbek leci, to nie mój. No jeszcze Ardena przecież nie ma. Tak, poleciał dalej. Ale to już z północy gołąb leciał. Tam drugi też z północy, no. Czyli zaczynają gołębie już przylatywać, które przeleciały. No daj odpocząć, kurczę, demoniu. Siedź sobie, mała, siedź. Siedź, odpoczywaj. W końcu, kurde, pojawił się jakiś gąb. Chodź. Dłużej jeszcze trzeba było, wiesz? Jeszcze dłużej. No i to Rzeźko, kurde, proszę. Nie rozumiem ogólnie, o co tutaj chodzi. Gołębie, które wcześniej przyleciały, zajechane na maksa. 26:44, godzina 14:08. Parodia, jeżeli chodzi o to. Ale nie rozumiem, o co tutaj chodzi, że gołębie tak samo przygotowywane
nie ma żadnej różnicy. Wylatują w tak różnym stanie i o tak różnych porach. Nie mam pojęcia w ogóle, o co tutaj chodzi. No teraz jest w ciepłowniku. No, wyciągnięta trochę jest, nie można powiedzieć, no. Ile ona leciała? No, to by było 5,5 godziny. 5,5 godziny, 240 km. No, rowerem bym chyba szybciej zajechał, kochana. Tyle dobrego, że przyleciałaś. 8 gołębi, 5,5 godziny od wypuszczenia. Szału nie ma, że tak powiem. Szału nie ma. Przelotu 9 gołębia nie udało mi się nagrać. 17.54. A co to za wyląbek? 3421. O, proszę. Michel Wallink wrócił z Ueli. Czas wielki. Czas wielki, kochana. Trochę późno. Nie wygląda dobrze. Nie ciągnie, kurde, piór za sobą jak poprzednie. Nie mam pojęcia. Dobrze, mamy 9 gołębia. Cóż tam, 17.56. Jeszcze 3 gołębie tylko zostały. Albo aż. Jeżeli popatrzymy na czas, no to... To aż. No, proszę, już dobitki zdolne. Już się odbudowały. Czekamy na resztę. No cóż, strzału nie ma. 18.51. 9 gołębi tylko odbitych. 9 gołąbków, także... Nie wiem, czy to... Podobnie do zeszłego tygodnia. Z tym, że 3 brakuje na obecną chwilę. W zeszłym tygodniu 1 brakowało. O tej porze. Chyba 1 brakowało. Także no, jest jak jest. Jadę do klubu, żeby sprawdzić co i jak. Zegarek odłączamy. Gołąbki ogólnie są na oblocie, już te co zostały. Gdzieś tam się błąkają po dachach i o, i latają sobie. Co dziwne, 3 gołębie, które były na locie, wyleciały jak te wypuściłem i latały z nimi dosyć sporo, także niektóre gołębie zajechane, niektóre gołębie w dobrej kondycji przyleciały. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Jeszcze na lotkach muszę sprawdzić, jak one stoją, bo może tak być ta czerwona prawdopodobnie, co taka zajechana przyleciała. Ona chyba już jest na 2 lotkach tylko. I to może być powodem tego zajechania. Dobrze, jadę do klubu, do później. No witam, jestem po powrocie z klubu. Czas na podsumowanie. 9 gołębi przyleciało. Nie doszło na razie nic, czyli 3 brakuje z 12 wysłanych gołębi. 9 odbitych na zegarze i 9 jest w gołębniku. Nie doleciało nic w trakcie tego, jak byłem w klubie. Progres jest. Dlaczego? Pierwszy gołąb, który w klubie się zameldował, był o godzinie 14.53. Mój gołąb jest 6. I przyleciał o godzinie 15.02, czyli 9 minut po gołębiu pierwszym w klubie. W zeszłym tygodniu, jak pamiętamy, wyglądało to zdecydowanie gorzej, ponieważ pierwszy gołąb, ja miałem gołębia 11.55, a pierwszy gołąb był 11.13, także duża różnica. Około 50 minut. W tym tygodniu jest 9 minut. Także jest progres. Mam 6 gołębia, jestem 5 w klubie. McNulty ma 2 pierwsze. Później Robinson ma. Mamby i Fabio. Ja jestem 5, jeżeli chodzi o miejsce hodowców. A 6 mam gołębia. Nieźle. Jest progres, to jest najważniejsze. Jest progres, 9 minut to już jakoś inaczej się patrzy, a nie 50 minut za pierwszym gołębiem. 3 gołębi na obecną chwilę brakuje.
Jak widać jeszcze tutaj 9 już nas tylko wysyła z 12, czyli 3 już w ogóle przestało lotować ze względu na brak ptaków i poszło tylko 98 gołębi. Czyli to widać, jakie straty są u hodowców. Dla porównania, w zeszłym tygodniu poszło tutaj, w zeszłym tygodniu poszło, a to też 9 hodowców wysłało 140 ptaków. Później mamy następny 9, 121 ptaków. Tutaj 12 to było Huntington, to był trzeci lot. 12 członków, 193 ptaki. Później w dalszym ciągu mamy 12 członków, 203 ptaki. Od tego już nie zaczynamy, tak. Czyli no można powiedzieć, że z lotu na lot jest coraz mniej ptaków i już od 2 lotów 9 tylko hodowców wysyła. U mnie jest progres. No, mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, jak na świeżaka. To nie jest źle. 4 jest za mną. To lotuję po, kurczę, 30 lat i więcej, także nie mogę się cieszyć. Lot 5 konkursowy uważam za zamknięty. Mam teraz nadzieję, że te 3 jeszcze dolecą samiczki. Chociaż te, które przylatują teraz cały czas jako pierwsze, one cały czas się powielają. Czyli ta 27, ona 2 razy była pierwsza. 26 też w topie przylatywała. Ta się zdecydowanie Artura poprawiła, ta najmłodsza. No ona teraz przyleciała druga. No, kto wie, co by było, jakbym samce wysłał. No ale już samców jest za mało, więc tak jak mówiłem, z samcami już raczej nie będę lotował. Lot zakończony. Mogę uważać za udany, bo poprawiły się zdecydowanie, jeżeli chodzi o porównanie z zeszłym tygodniem. No i mam nadzieję, że do następnego tygodnia. W następnym tygodniu już jest koszowanie w piątek. Wracamy do normy, czyli lot będzie w sobotę. 178 mil zdaje się ma być. 180 mil jakoś tak. Czyli wzrasta milaż o 40 mil. Bo to było... Ile to jest mil? Moment, muszę zobaczyć, gdzie to są mile. 144 mile, tak jak do mnie. Tak, 144 mile. W przyszłym tygodniu ma być 180. Dobrze, pozdrawiam. Udanych lotów. Do następnego.